Dzień dobry, nazywam się Nikodem Stępień, jest 12 października 2019 roku. Jesteśmy w Krępnie, w Muzeum Ziemi Krępińskiej. Jest z nami pan Dominik Makosz. Jesteśmy tu w celach organizacji projektu Trzy Wielkie Kultury, Jedno Małe Miasto. Proszę, żeby się pan przedstawił. Opowiedział w kilku zdaniach o sobie. Jestem krępnianinem, jestem waszym nauczycielem. Jestem też amatorem fotografii, prowadzę koło fotograficzne. Jestem też przewodniczącym Rady Muzeum w Kępnie, a pojawiłem się tu, bo działam w takim stowarzyszeniu Socjum Kępno Okolice, na którego stronę zapraszam. Tam jest 35 tysięcy różnych fotografii. Niektóre są zupełnie nowe, ale niektóre są unikalne i bardzo stare. I te fotografie są moim osobistym zdaniem. Mamy większy zbiór fotografii niż to muzeum i to o wiele większy, dlatego że nasz zbiór jest budowany przez każdego, kto chce, każdy może uczestniczyć w budowaniu naszej strony. I jestem tutaj też dlatego, że poznałem wielu ciekawych ludzi dzięki tej stronie internetowej. Poznałem m.in. pana Józefa Adamskiego. Mam tutaj jego fotografię. Pan już niestety nie żyje, pan Adamski. To jest fotografia z 2009 roku, kiedy robiliśmy pierwszą naszą wystawę Socjum w Kościele Ewangelickim w Kępnie. Pan Józef Adamski umarł 5 lat później, a urodził się, z tego co pamiętam, spojrzę, w 1925 roku. I pan Adamski opowiedział mi bezpośrednio kilka historii, które chciałem dzisiaj tutaj wam opowiedzieć. Dwie historie bezpośrednio są związane z wielokulturowością Kępna. Pan Adamski wspomina, jak do naszej szkoły, dzisiejszej szkoły podstawowej nr 1, uczęszczał razem z dzieciakami, które były po prostu Żydami. To byli Żydzi z Kępna, to były bogate i biedne rodziny. Te bogate już w większości wyjechały, bo Żydzi wtedy emigrowali do Stanów Zjednoczonych. I te rodziny, te dzieciaki tak naprawdę według relacji pana Adamskiego, one się zupełnie niczym nie różniły od dzieci, które chodziły do szkoły podstawowej nr 1. Były dokładnie takie same. Jedną taką anegdotę powiedział, że bardzo oni lubili jeść cebulę i pachniało od nich cebulą, ale mówił, że byli bardzo dobrymi kolegami, bardzo mu pomagali, grali razem w piłkę, biegali po Kępnie i mówił, że to były bardzo dobre czasy takiego wielokulturowego Kępna, które się definitywnie skończyło. Kolejna opowieść związana z wielokulturowością pana Adamskiego to była taka, jak opowiadał, jak pod sklepami żydowskimi u nas na rynku prężnie działająca wtedy ONR, czyli Obóz Narodowo-Radykalny, robił blokady tych sklepów, bo chciał się przeciwstawić temu, żeby Polacy kupowali u Żydów, bo nie chcieli po prostu, żeby Żydzi mieszkali w Kępnie i żeby... Znaczy, oczywiście to nie był głos wszystkich Kępnian, w żadnym wypadku. Pan Adamski się z tego śmiał, bo mówi, bo to było wręcz śmieszne, bo ci sami ludzie, którzy robili te demonstracje, wieczorem szli kupować u Żyda, bo u Żyda była najtaniej i była najlepsza jakość. No i potem jeszcze pan Adamski mi opowiedział dwie historie już z okresu okupacji. Pierwsza historia to jest związana z osiedlem mieszkaniowym, pierwszym osiedlem mieszkaniowym, które było wybudowane w Kępnie. Historia jest czarno-biała, nam się wydaje, a tak naprawdę ona ma wiele różnych kolorów. I najgorsza rzecz, jaka spotkała Kępno w historii, moim zdaniem, i Polskę, no to jest eksterminacja Polaków i Żydów podczas II wojny światowej, i to Niemcy są odpowiedzialni za zabicie wszystkich Żydów, którzy w Kępnie zostali, a było ich około 200. To Niemcy są za to odpowiedzialni, nie mówmy hitlerowcy, tylko nazwijmy to po imieniu, to byli Niemcy. Ale Niemcy też wybudowali pierwsze osiedle mieszkaniowe w Kępnie. I to jest właśnie reprodukcja ze strony Kępno Socjum. Reprodukcja tego osiedla. To osiedle istnieje do dzisiaj. Ono nie ma swojej własnej nazwy. Mówi się na nie czasami osiedle niemieckie. Tu kiedyś się znajdowała milicja, potem policja, potem je przeniesiono. I pan Adamski mówi, że nikt tak dobrze nie płacił, jak właśnie Niemcy podczas budowy tego osiedla. I mówi, że sam osobiście tam na nim pracował i jego wielu kolegów. No i ostatnia opowieść przytoczona przez pana Adamskiego. Jeszcze raz pokażę jego fotografię. To jest on. To jest opowieść związana z tym, jak na samym początku II wojny światowej Niemcy zgromadzili pozostałości, resztki polskich żołnierzy, którzy się nie zdążyli jeszcze wycofać na wschód, i zgromadzili ich na zapleczu
sali gimnastycznej od dzisiejszego liceum ogólnokształcącego numer 1. Tam jest taki bardzo wysoki mur. Oni tam wszyscy byli zgromadzeni i pan Adamski w nocy razem z pradziadkiem mojej małżonki, prapradziadkiem moich dzieciaków, panem Bernardem Feją, który miał piekarnię wtedy i był, jako ciekawostkę powiem, wicemistrzem Polski w skoku o tyczce bambusowej, taki ma dyplom. Jak oni w nocy właśnie, pan Adamski i Bernard Feja, pradziadek moich dzieci, przerzucali przez mur tym zgromadzonym tam polskim żołnierzom jedzenie, świeżo upieczone chleby i bułki. Dziękuję.